Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest czwarty odcinek z nowej serii Age of Wonders 3. Gram Gustawem, tak jak widać jest to krasnolud, dreadnota. Będziemy kontynuować naszą zabawę. Gram bodajże na... Gram scenariusz, który nazywa się Bitwa o Falnor. To jest scenariusz, który dzieje się głównie pod ziemią. Tak jak widać są tu jaskinie. Troszkę mapkę można oddalić. Są to jaskinie jakieś kurczo głębokie i... Znaczy jest też powierzchnia w sumie i jest głębina. O. Jaskinie, głębina, ogólnie jaskinie, no tak mówiąc wprost po prostu. O. Dobra, to są moje głębiny. Tu mam jedno miasto. W jaskiniach mam raz, dwa, trzy, cztery miasta. Przychód mam 100 golda naturę, co jest całkiem spoko jak na początek gry. Teraz tak, kogo tu mam? Tych troli śmiesznych. Dobra, tutaj buduję jakąś armię. To niech się buduje ta armia. Pytanie, ile zostało? Też zostało 3 tury do zakładu przemysłowego. Będę mógł budować to jakieś potężne statki takie. Dreadnoty, więc... czy też dreadnota, więc no po prostu to będzie naprawdę imba. Taki stateczek. Przydałoby się przeszukać te starożytne ruiny. Musiałbym tam wysłać bohatera, ale on troszkę został tutaj pokiereszowana cała ta jego armia, więc muszę ją trochę podleczyć i wtedy ją tam wyślę. Co ja opracowuję z wynalazków? Wynalazczość 5, czyli będę miał więcej punktów many, więcej punktów rzucania zaklęć, czyli tutaj mam na myśli te punkty. Okej, to grubo. Tutaj można zmienić, niech się buduje, co się buduje. Mekstura, zapraszam. Dobra, to miasto zostało wchłonięte przez moje imperium, grubo. Tak, tutaj coś zostało wyprodukowane. Kolejny topornik. No to go prześlemy, powiedzmy, tu. Tego zioma tu. Tych śmiesznych kurczę bladek krasnoludów. Kopaczy, czy jakkolwiek oni się tam nazywają. Poszukiwacz, on w sumie potrafi kopać. To tak, prześlemy sobie do tego miasta. Niech sobie tam jakiś garnizon tworzą. Taki bardzo słaby. Dobra, czy ta ekipa się podleczyła, czy nie? Jeszcze się leczą, to fajnie. Mam 200 golda. Co ja mogę zrobić? Coś bym mógł wybudować. Koszary, magazyn, 5 turów, to fajnie. Dom budowniczych. Niech będzie. Dom budowniczych w tym miejscu. Chyba tyle. Możemy jechać do następnej tury. Miasteczko, no to fajnie. Powiększyła się granica. Tutaj powstał kolejny krasnolud. Tego prześlemy tutaj. Z tego ziomka już coś zaczyna się sensownego tworzyć z tej jego armii. Teraz tak, tych śmiesznych krasnoludów poszukiwaczy przesuniemy tu. Tego ziomka tu. Ten jeszcze może gdzieś się ruszyć? O, tutaj powiedzmy. Okej. Boże, ile mu zajmie jeszcze leczenie się? Jeszcze co nam jest tura. Dobra, co się dzieje w głębinach? W głębinach coś się ciekawego dzieje? Tak średnio. Co ja tu w ogóle mam? Tu mam bohaterkę jedną, jakąś ekipę. Czy ja coś tutaj buduję? Mam 200 golda. Można by pójść w koszary chyba. Dlaczego nie? Okej. Szybko nextura. Zakład przemysłowy. Oh yeah. Oh yeah, to będzie dobre. Co ja mogę budować? Pierworodny. Kapłan kuźni. Muszkieter. Inżynier. I gdzie jest to moje cholerstwo? Ustrojstwo to wielgachne. Nie mogę tego budować jeszcze? To czego ja potrzebuję, żeby zbudować tą cholerną? No pierworodny to tak, to jest całkiem spoko, ale ja... Z tego co pamiętam, miałem mieć możliwość budowania takich wielkich machin oblężniczych, wielgachne machiny oblężnicze. Gdzie one są? Produkcja ulepszeń. Rasa krasnolud. Zaraz. Odblokowuję jednostki działo z produkcją. Działa. Czy ja to muszę wynaleźć dopiero?
te maszyny oblężnicze? To mi pozwala budować niszczyciel, ale produkcja niszczycieli. Aha, to ja coś czuję, że to muszę dopiero wynaleźć, tą produkcję niszczycieli. Ej, to fajnie. To jest tak, inżynier, jakie ma staty? 32. Strzał z gardacza, szybkie przeładowanie. A ten muszkieter ma jakie staty? Strzał z muszkietu. 31 damage zadaje. Oh my god, to grubo. Serio? 31 damage'u jednostka zadaje? Tylko wręcz 16. I to grubo, tylko że ta jednostka wymaga many. Ale fajnie, ja sądziłem, że te jednostki krasnoludów nie wymagają many, a jednak one wymagają. Do produkcji. Ma 48 HP, no ten ma 70, ale ten strzał z muszkietu jest niezły. 31 damage'u zapodaje. To może być coś. Dobra, co tu wyprodukować? W takim razie coś, co daje manę. Skoro ja potrzebuję tej many. Obserwatorium. Kuźnia magicznych przedmiotów, to jest całkiem spoko. Warsztat obrzyniczy, trebuszet, gildia mistrzów. Może świątynia? Ile ona kosztuje? Dwie tury będzie mnie to wymagało ode mnie czasu. Może po prostu jakieś jednostki ja sobie zbuduję, bo potrzebuję chyba raczej jakiejś armii. Tak naprawdę. Strażnik. To jest pikinier. Budowniczy. Osadnika chyba nie potrzebuję. Trzy tury na tego zioma, Jezus Maria. Tego pierworodnego. On jest dość spoko. Kapłan też jest spoko, ale ma mało HP. Znowu. To ja bym chciał to wybudować. Kusznik. 17 damage'u zapodaje z kuszy. Ten ma 48, a kusznik ma... Nie no, ten kurczę krasnolud muszkieter jest o wiele lepszy. To może muszkieterów sobie zbuduję dwóch. Dlaczego nie? Stać mnie. Dobra, ja tam kuszników buduję chyba. Więc tak, tego zioma przesuniemy tu. Co my mamy tu za ekipę? Topornik, topornik. Tych ziomków można stąd ewakuować. Tutaj. Tu ja mam kusznikę, tu jest kusznik. Tak, prześlemy sobie tych kuszników, nie stąd. Tylko stąd, tutaj. Heja. Ten ziom jeszcze może podejść. Czy ta moja ekipa się wyleczyła? No prawie. Co on tu będzie miał? Jednego pikiniera itp. itd. i jednego kusznika. I w sumie buduje te muszkiety. Może te muszkiety dać temu ziomowi? Co on ma? Pierworodnego, pikiniera, topornika i topornika. Nie ma w ogóle ten, żadnego ataku z dystansu tak naprawdę. Same jednostki walczące wręcz. W zwarciu. Trzy tury do wynalazczości mi zostało. Armia czeka na rozkazy. Tu się wszystko zgadza. Luknijmy na te głębiny. Co tu się dzieje? A, tutaj zbrojownie. Koszary budują. To niech budują. Na razie mi tutaj styknie. Nie chcę nic tu na razie zmieniać. Chociaż tu jest coś ciekawego. Mógłbym się przekopać przez to w sumie. Dobra, pociśniemy tymi ziomkami. Oni tutaj tak nic nie robią ciekawego. Szczerze mówiąc. Nextura. Które miasto zbudowało? Ci. 70, mam 130k hajsu. Co mogę zbudować? Strzelnicę. Co tu jest? Topornik, kusznik. Dom wojny. Arena. Arena? Niech idą w arenę. Okej, tymi poszukiwaczami pójdziemy na poszukiwania. Tutaj jest miejsce, które mogę odkryć. Więc zapraszam. Jaskinie. Naszego kusznika dołączymy do ekipy. Ile to zostało? Jedna tura do muszkieta. Dobra, będzie muszkiet, będzie wypas. Teraz tak. Czy oni coś jeszcze budują? Jeszcze się buduje jeden kusznik. Czy oni się w końcu wyleczyli? Jezus Maria. Dobra, powiedzmy, że się podleczyli. Ja też się muszę podleczyć.
Dobra, prześlę tą swoją ekipę tutaj. Skoro tutaj jakąś armię ma śmieszną ma. Spróbujemy tak, obadać te starożytne ruiny. I coś ciekawego, mam nadzieję, że tam znajdę. Dobrze, stało się miastem. Ej, to grubo. Ciśniemy tutaj. I tutaj możemy coś pokopać sobie. Dobra, jaskinie. Heja. Więc tak, mamy muszkieta. Pytanie, czy ja chcę coś w ten... Ile ci mają? 50 HP, ten ma 48. Sporo. Piechota. Mógłby tego strażnika pod ziemi wywalić. Że on nie ma żadnych punktów ruchu. Tak, podejdę tymi muszkietami. I zrobimy podmiankę. Usunę z tej armii tego pikiniera, a dam im jedną jednostkę, kurczę, walczącej na oddział. Czy też jednostkę w sumie walczącą na dystans. Będzie strzał z muszkietu, to będzie coś dobrego. Pytanie, czy ten muszkiet ma szybkie jakieś ten przeładowanie. Walka wręcz, strzelec, zbroja, krasnolud, spinaczki górskie. Koszt podróży jednostek i po górach jest zmniejszony o 8 punktów ruchu. To grubo. Przedzieranie się przez jaskinie. Koszt podróży po jaskiniach jest zmniejszony o 2. Nocne widzenie, ochrona przed trucizną. Całkiem spoko umiejętności. Mają ci, kurcze, muszkieter w sumie, Boże. Dobra, co ja tutaj pobudowałem? Jest jeden kusznik. To nieco z tym kusznikiem zrobić jednym. Pikinier. Weźmiemy sobie tego pikiniera, ewakuujemy stąd, tutaj. Tego kusznika damy tu. I heja. Taka podmianka. Dobra, to tyle w tej turze. No, super po prostu partia. Straciłem miasto znowu. Boże, weź spuść tylko na chwilę ten soczu to miasto i po prostu tam od razu jest GG. Naprawdę. Dobra, szybko tu, mamy tego muszkietera. Podkulamy się pod te śmieszne ruiny starożytne, a tutaj trzeba bronić tego miasta chyba. Co ja tutaj mam? No, tu jest już jakaś przyzwoita armia. Topornik, 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 kusznik, kusznik. Dobra, wynalazczość. Pójdziemy coś opracować. Coś trzeba opracować. Produkuj ogniomioty. Pytanie, czy po tych ogniomiotach maszyna będzie... Produkuje, produkcja działa, badania, produkcja działa. Dobra, idziemy w to. Potem będę miał działa. No to będzie już po prostu gruba jednostka. Dobra, ciśniemy tutaj i sobie pozwiedzamy. Co tutaj jest takiego? Młody skakum, 33 HP, nic, dzik 40 HP, ogr 66 HP, no to sporo. Idziemy w walkę manualną. Nie chcę, żeby AI mi sterowało tym pojedynkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to za ogry? Jezus Maria. Dobra, gdzie moje muszkiety? No tak, ci mają muszkiet, walka wręcz 9. Nie mogę walnąć do czegoś, 31. Nice! Dobra, muszkiety siadły. Czy też po prostu no, zrobiły to, co do nich należało, ta ekipa. I został 20 HP. Zgon? Boże, to jeszcze ma 5 HP, nie wierzę. Te dziki na 40 hapsów mają, no to tak sobie. Dobra, jest. Podejdziemy tą ekipą. Tym już nigdzie nie podejdę. Bohater, co on może zrobić? Może walnąć z tego swojego, kurczę, ten muszkietu też. Za 10, no. Strzału nie ma, zaklęć oczywiście nie mogę używać, bo wolno z muszkietą. Super.
mówią GG. Teraz tak, ci goście muszą ten przeładować, no to super. No, szału nie ma z tymi muszkietami, więc dobra. Dobrzy goście, znaczy ten. Niezła umiejętność, ale niestety potrzebują tury na przeładowanie, więc po prostu wypas. Ten też potrzebuje tury na przeładowanie. Które krasnoludy tu mają najmniej obrażeń? Ma 66, a jaki damage zadaje? 18, uj, tu grubo. Czy oni nie mogą nic zrobić ciekawego z sobą? Krasnolud topornik, dobra, ciśniemy ten topornik. Ło, pęcki zebrał. Jezus, mury pęcki zbierają konkretne. Dobra. GG. Tak zwane. I cóż ja takiego tutaj znalazłem? Kamień niosący ciemność. Plus 21 punktów do badań. No dobra, odbierzmy tą nagrodę. Mogę gdzieś go ten? Co on daje? Miejskie maskowanie. Gdy dneska znajduje się w jakiejś budowli, jest niewidoczne na mapie strategicznej. O Boże, kolejny beznadziejny krab. Okej, ale przynajmniej zająłem to, czy nie? Czy mogę się stąd zwijać? Tak mówiąc nieładnie. Dobra, zająłem to, czyli co mi to daje? Plus 10 nauki i plus 50 zadowolenia. To całkiem spoko. Teraz tak. Tutaj przydałoby się coś wyprodukować. Topornika chyba. Jedna tura. Topornik. Topornik. Kusznik, kusznik. Jedziemy i odbijemy to miasto, bo już mnie to zaczyna denerwować ciągle te wtopy tych miast. Może wziąć tego bohatera za tyłek po prostu. Niech on coś zrobi. Dobra. Aha, ten jeszcze nie zakończył swojej ekspedycji. To jest zakazane sanktuarium. Coś takiego jak kaplica szkarłatnego niszczyciela. Jezus Christ, nazwy mnie rozwalają. Dobra, tutaj można coś odkryć, ale to później. Czy ja coś tutaj buduję? Co oni mają za jednostki w ogóle? Pikinier. Dobra, tych gości można ewakuować stąd chyba. Gdzie? Może tutaj? W tej wieży obserwacyjnej? Niech obserwują sobie coś. Może coś ciekawego zobaczą. Dobra. Idziemy z koksem. Kolejny muszkiet powstał. Ale te muszkiety są takie sobie. Szkoda, że one potrzebują tury na przeładowanie. Żeby one potrzebowały troszkę mniej czasu. Żeby one co turę mogły strzelać, no to by było grube. Dobra, weźmiemy sobie tych kopaczy śmiesznych. Idziemy na to miasto, co tutaj jest. Dwie jednostki beznadziejne. Dobra, kopacze są. Tym gościem w następnej turze będę mógł zaatakować. Tutaj mamy pikiniera, którego wrzucimy do tej ekipy. Co tu się buduje? Kusznik plus dwóch. Znaczy jeden topornik i dwóch kuszników. To grubo. Dobra, jest ten... Kurczę, blada. Muszkiet jeden. W sumie w mieście to oni są całkiem spoko. Żeby tam sobie kampili. Ile ma ataków wręcz? 9. Ci mają 13. No szału nie ma, chociaż ten strzał z tego muszkietu jest naprawdę niezły. 52 HP. Troszkę to mają ten, sporo HP nawet, jak na jednostkę strzelającą. A, dobra. Podjedziemy sobie tu. Co się dzieje na powierzchni? Na powierzchni nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj coś się dzieje fajnego. Mogę coś wybudować fajnego. Mury, obserwatorium. Dom wojny. Strzelnica. Strzelnica czy kaplica? Chyba nie strzelnica. Dobra, nextura. Tutaj wybudowali tą strzelnicę, dom wojny. Co to budować dalej? Kaplice, dwie tury. Niech będzie kaplica. Tak, ci goście, dobra. Stała kolejna ekipa. Co on tutaj przesyła za posiłki jakieś? O, wow.
Ma tu nawet dwóch bohaterów. Są tu małopieszca, goblin i tak dalej. Czy ta moja ekipa się wyleczyła? Tak średnio. Co on ma? Ten ma eksperta już. Ten ma weterana. Ten jest żołnierzem, ten weteranem. Ten jest żołnierzem, okej. Jest tak. Strażnik podziemi. To jest osadnik. O lol. Ja myślę, że to jest jakaś jednostka. To szału tutaj nie będzie raczej specjalnego. Ile ci goście mają ataku? Rzut kamieniem 11. Walka wręcz 8. Nieźle. Z kamienia lepiej zapadają niż w walce wręcz. Dobra, to podjedziemy sobie chyba tu. Tymi ziomami. Naszym bohaterem podjedziemy tu. I heja, atakujemy. Trzy armie kontra praktycznie jedna, w której jeszcze jest osadnik. Więc to pełen wypas. Zrobimy walkę manualną. Chcę sobie zagrać taką bitwę. Będzie całkiem spoko. Dobra, ten już settlersa ewakuował. Odpalił jakieś zaklęcie na swoim bohaterze. O, co on tutaj ma? Rzut strzałką. Krapiszcze jakieś. Mój hero coś posiada. W sumie Leśniąca, ale kogoś pana nazwa kosmiczna. Dobra, krasnolud poszukiwacz. Ciśniemy tymi poszukiwaczami. No, z procy do nich walić. No, rzucać kamieniem tych typów. Topornik, topornik, kusznik. Troszkę kuszników tutaj mam, to wolę chyba na nich uważać. Troll z settlersem podjechał bezczelny. Myślę, że sobie zbuduje miasto jakieś, no. God damn it. Nie mogę pasnąć jakimś zaklęciem? Fireballem mogę walnąć. Powiedzmy w tych typów. Co my tu mamy? Goblin. Żądlarz. Żądlarz na wypas. Let's go. Zobaczymy, jak zareaguje AI. Ten tu będzie żądlił mnie. Ten czymś strzela. Ten też strzela. Setter się ewakuuje. Okej. Okay. Tak, podjedźmy kusznikami. Dobra, czy oni jeszcze zipią? Jezu, jeszcze mają 3 HP. Topornik, heja. Walniemy w te śmieszne zagrody jakieś, czy jakieś inne mury prowizoryczne. Dobra, kusznik. Kuszników weźmiemy tutaj. Tego zioma tu. Walniemy z dwururki, znaczy w sumie z jednorurki. No to GG. Ta ekipa przestała istnieć, więc podjedziemy sobie tutaj topornikami. Pikinier też się przyda na bohatera. No i moje kurcze trole rzucające kamieniami. O, potężny damage zapadają, naprawdę. Nieźle. Po prostu osaczyłem, osaczyłem tego bohatera. Satura czarna została osaczona przez moich kurczę krasnoludów poszukiwaczy. Teraz tak, którą ekipę można by to było, można by ostrzelać jakimś fireballem? Powiedzmy tych gości. Do następnej turki. Tylko dostałem poszukiwacze. Tutaj jakaś rzeźnia nie było. Tak, podejdziemy kusznikami. Ostrzelamy ich z flanki. Tam będzie jednak 26 hapsów mu zostało. Tych
typów porazimy prądem. GG, no to mi się podoba. Let's go. Spróbujemy ich wyciąć w pianie, udało się. Dobra. To jest tak. Co ta ekipa może zrobić? Ostrzelać tego typa z kamieni. O, 10, no to już jest coś. Pomiędzy 10 i 14 damage, 13, wow. Grubo. I nam zostało życia 7 punktów. O lol, zabiłem go jeszcze, naprawdę. Jakieś osiągnięcie steamowe odblokowałem. No nieźle. Co mu zostało? W sumie tylko chyba ten jeden bohater. Mogę go pasnąć meteorem. Meteorem, Boże. Można go walnąć fireballem. Zobacz tych strażników pod ziemi. Jak go tam skontrują. Jezu, ile mam? 5 HP jeszcze zostało, nie wierzę. GG. Zaraz, coś jeszcze tu żyje? Boże, jeszcze ten osadnik, Chryste. Jezus, nie wierzę. Naprawdę będę musiał ścigać tego osadnika. Jezus. Dobra, idziemy za boksem. I pogoń za osadnikiem, Chryste. Wykonuję ruch, błagam, wykonuj ten ruch. Śmiemy, kurczę, swojego bohatera. Kuszników. Jeszcze są gdzieś kusznicy jacyś fajni. Tutaj. Mekstura, Boże. Żeby to 100 lat nie trwało. Settlers się chyba już całkowicie zamulił. Nie ma zasięgu z dwóch rurki. Czy to jest z muszkietu? Tutaj jest ten settler, z którego muszę... No, nie wiem, czy ja go mogę przejąć? Nie. O Boże. Myślałem, że będę mógł jak w cywilizacji przejąć osadnika, ale chyba nie da rady. Może trzeba go tym, fireballem jakimś pacnąć i tyle. Jezus, jeszcze ma. No, GG chyba. Dobra, to chyba miasto odbite zostało. No to wygląda. Dwóch bohaterów położyłem. Jakieś skarby są. Co on tutaj znalazł? Jakąś kurczę dmuchawkę i jakąś kurczę magiczną różdżkę. Święty znak. W sumie ona co znalazła. Dobra. Mamy tych swoich śmiesznych krasnoludów. No, to jest całkiem spoko ekipa. Teraz tak, tych weźmiemy na zwiady puścimy. Z tą ekipą nie wiem co robić. Co nie mogą tutaj kampić? Tak naprawdę chyba mogą sobie kampić tu. Tu bym mógł wybudować mury w tym mieście. I pobudować tylko ten. Palisada. Jak będzie palisada, trochę mi hajsu brakuje na tą palisadę. Mógłbym pobudować same, znaczy ten, z dwie ekipy muszkietów, powiedzmy, i resztę kuszników i niech bronią tego miasta. W razie W. Ja bym sobie zajął chętnie to miasto, tak naprawdę. Podjedziemy tutaj. Tutaj. Miasto czeka na decyzję o swoim losie. Boże, znowu coś wchłoń. Tak jest. Jakieś budynki fajne są, koszary, palisada, bla bla bla. Dobra, która jest godzina? Tak naprawdę to muszę kończyć ten odcinek już. Nie będę go przedłużał, nie chcę jakiegoś tysięca kręcić, więc dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Będę swoim, kurczę, Gustawem próbował zdobyć to miasto. Mam nadzieję, że jakąś przewagę będę miał nad typkiem. Nad moim przeciwnikiem. Tutaj nic się nie dzieje, tak średnio trochę. Nie wiem, co tu tworzyć, zaraz tu mogę coś jeszcze poodkrywać. To jest fajne miasto, tylko że jest chronione przez dość mocne jednostki, więc tutaj muszę trochę muszę armii uzbierać ciekawej jakiejś i będę mógł to podbić. Dobra, ale to wszystko w następnych odcinkach. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!